No cześć, jesteśmy po kolejnym odcinku wywiadu z wampirem. No i tutaj, tak, myślałem, akcja szaleńczo się rozwinęła. A to za sprawą naszej młodej Klaudii, którą uratował Louis z płonącego budynku. A później na jego prośbę Lestat ją zamienił w wampira. Mamy tutaj w tym odcinku przekrój no, ładnych kilku lat w jej wykonaniu. Od młodej, zagubionej dziewczynki po, można powiedzieć, już kobietę w ciele dziewczynki. Jak to na początku dziecko nie rozumie, kim jest, co robi i daje się ponosić, tak z czasem również nie potrafi oprzeć się instynktowi, no co doprowadza do pewnej tragedii dla niej i ją odmienia. Jeżeli chodzi o grę aktorską, no to naprawdę jest bardzo fajnie. Mamy tutaj, powiedzmy, taki dziwny trójkąt dwójki ojców. Chociaż jak ona to mówi, ma ojca Luisa i wujka Lestata, którzy próbują no, wychować młodego wampira, młodą dziewczynę, ukształtować ją w jakiś sposób. Oczywiście każdy na swój sposób. Lestat uczy ją polować jak prawdziwy drapieżnik. A Louis pokazuje Klaudii, no, że można zabijać po cichu, powoli, szybko. Nie trzeba się jedzeniem bawić. Alternatywnie zawsze można podgryzać zwierzęta. Jeżeli chodzi o naszą Klaudię, to no jest w bardzo fajny sposób zagrana. Bardzo fajna aktorka. Jest z nią bardzo, może niewiele, ale no są sceny, które naprawdę są zabawne. Jeżeli można powiedzieć, że zabawny jest ten serial. Cały mrok i wszystko, co jest tutaj ukazane, jest przeplatane właśnie jej śmiesznymi, tragicznymi, głupimi wybrykami. No i nasza dwójka głównych bohaterów, Louis i Lestat, którzy próbują ją opanować. No nie za bardzo im to za każdym razem wychodzi. Jest tu parę fajnych motywów, jak nauka właśnie Klaudii, jej pierwsza miłość, nawet coś takiego jak wybór trumny jest tutaj przedstawiony i to w bardzo ciekawy sposób. Dlaczego? Więc naprawdę odcinek bardzo fajny, polecam. No i mam nadzieję, że wraz z tym odcinkiem już ten poziom tego serialu nie zacznie teraz spadać. Że tak, ten odcinek się utrzymuje na wysokim poziomie, tak następne już tylko kilka również będzie na wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o fabułę, no to tutaj również w naszych czasach jest bardzo fajna relacja nadal między Louisem a naszym dziennikarzem Danielem, który właśnie dzięki Louisowi czyta pamiętniki naszej Klaudii i dzięki temu poznaje jej właśnie punkt widzenia na wszystkie lata, od kiedy została wampirem. Naprawdę serial fajny, polecam. O tyle na dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej.